Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jak co roku zorganizował spotkanie pod nazwą Witaj Pierwsza Klaso. Impreza dedykowana była uczniom klas pierwszych szkół podstawowych. Przybyły na nią dzieci z placówek nr 1, 4, 9 i 10. Dla najmłodszych przygotowano interaktywny spektakl. To impreza, która na sali ma jednorodną właśnie widownię składającą się z uczniów klas pierwszych, którzy przed miesiącem rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych. W dzisiejszym programie adresowanym dla naszych gości pierwszoklasistów jest spektakl pod nazwą Calineczka w wykonaniu aktorów Teatru Łódzkiego Piccolo. Jest to fantastyczny spektakl, który niebawem, jeśli dzieci będą w drugiej klasie, będzie w programie szkoły podstawowej. Także dzieci otrzymują, oprócz tego, że uczestniczą w spektaklu, takie drobne prezenty, gadżety z naszymi danymi logo. Tym razem są to zakładki do książek, bardzo kolorowe, sympatyczne suweniry. Dzieci są pod wrażeniem nowych szkół i nawiązywania nowych przyjaźni. Jak Wam się podoba w pierwszej klasie? Super! Bardzo fajnie jest. A dlaczego? No bo tak się dobrze uczymy i... Macie już jakieś dobre oceny? No szóstki na razie. A Tobie jak się podoba w pierwszej klasie? Mi się też podoba w klasie i można poznać dużo nowych kolegów. A jest lepiej niż w przedszkolu, czy nie? No, możemy powiedzieć, że na równi. Mi się bardzo podoba. No, mi też się bardzo podoba. Bardzo, bardzo fajnie jest. Nowe koleżanki i czasem nawet fajne zajęcia już. Spektakl dał najmłodszym dużo radości i przeniósł ich w zaczarowany świat bajki. Otóż, moi drodzy, droga na salę teatralną doskonale znacie, prawda? To odbywa się zwykle tak, że wchodzimy do teatru, udajemy się do kasy, by kupić bilety, następnie idziemy na salę i zasiadamy w miękkich, wygodnych fotelach, a przed nami zwykle zasłonięta kurtyna. Pewnej nocy. Stara ropucha skoczyła przez okno wprost na stół, gdzie calineczka spała pod czerwonym płatkiem róży. Spała sobie, spała, nikogo się nie bała. Spała sobie, spała, nikogo się nie bała. Chrabowcze smrem z nią zdrzela i posadziły dziewczynkę na stokrotce. Calineczka płakała, bo myślała, że prawoszcze jej nie chcą, bo jest brzydka. To przecież była najmniejszą istotą, jaką można sobie wyobrazić. Ty się jezioro moje, ja jestem twoje słońce, światłami cielesnymi. Czciwy twoje pozłata, odchodzę i znów wracam. Niech to moim pękarom był zielony szwar. To jezioro piękniejsze niż gitara, a chodzą przez niebiosa. Jubileusz dziesięciolecia powstania świętował Klub Seniora przy Samowarze działający przy Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni na jubileuszową uroczystość goście. O tym, jak się to wszystko zaczęło, opowiadała kierownik Spółdzielczego Domu Kultury, pani Irena Kostrzewska. Działalność na rzecz seniorów przez Spółdzielczy Dom Kultury była prowadzona od początku jego istnienia. Pierwszym klubem, który powstał, był to klub, którego przewodniczącą była pani Zofia Neyman,
Była dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu, bardzo znana i ceniona w środowisku osoba. Zresztą tak prawdę mówiąc, ten klub seniora pierwszy powstał właściwie z jej inicjatywy. Klub seniora przy Samowarze działa od 2009 roku i zrzesza kilkudziesięciu członków. Służy integracji i aktywizacji społeczności seniorów. Starsi mają możliwość spotkań, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy oraz wspólnego spędzania wolnego czasu. Członkowie klubu seniora przy Samowarze aktywnie podejmują inicjatywy, tym samym wspierając się wzajemnie i wzmacniając więzi. Rozmawialiśmy z panią Danielą Górką, która była pierwszą przewodniczącą sieradzkiego klubu. Wspominam z wielkim sentymentem, jak się odwracam do tyłu i patrzę na przebyte lata, to patrzę jak na piękny, kolorowy film. To, że mogłam prowadzić ten klub, zawdzięczam Irenie Koszczewskiej, bo to ona była inspiratorką. A przygoda czteroletnia z dziewczynami z klubu to coś, czego się nie zapomina. One inspirowały, planowały, podpowiadały i dlatego praca nam się udała. Szczególnie jestem wdzięczna pani prezes, pani Stefanii Gąsiorowskiej, bo ona wspierała, pomogła urządzić salę klubową. Klub seniora swoją nazwę zawdzięcza samowarowi przywiezionemu z jednej z wycieczek przez panią Danielę. Naczynie jest symbolem klubu i ważnym elementem spotkań. W tym roku seniorzy otrzymali kolejny samowar, który z pewnością będzie odgrywał równie ważną rolę. Od 2013 roku funkcję przewodniczącej pełni pani Barbara Pietrzak. Trzeba być aktywnym w tym życiu seniora. Trzeba bywać, trzeba się spotykać i cieszyć się, że możemy jeszcze, prawda, służyć właśnie tej społeczności seniorskiej. No i rozwijać swoje też jeszcze pasje, bo są podsuwane, są różne pomysły, które realizujemy. Uroczystość była okazją do zaprezentowania twórczości Jerzego Nadratowskiego. Poeta pisał wiersze o Sieradzu i przez wiele lat był związany z miastem. Przedstawiony na spotkaniu wiersz został specjalnie napisany dla członków stowarzyszenia i opowiada o niezwykłej przyjaźni, jaką darzą się uczestnicy. Jest między nami jakaś magia, choć to nie miłość, nie kochanie, co tworzy łańcuch wspólnych doznań, marzeniem splata duszy granie. Nikt pewnie tego nie zrozumie, że coś takiego jest możliwe. To jakby czary dobrej wróżki tęsknotą biją serca żywe. To nie na ludzki rozum sprawa, wysoko musiał ktoś nakazać, by złączyć przyjacielskie dusze i w trudnych chwilach pomoc dawać. Chociaż żyjemy w różnych miejscach, odległość wcale nie liczy się. Skoczę za tobą prosto w płomień, aby z płomieni wydobyć cię. Ty mi pośpieszysz na ratunek, kiedy pod wodę wciągnie mnie toń i póki w płucach resztki tlenu, podasz mi swą pomocną dłoń. Wspólnie spędzony czas umilił występ zespołu Apasjonata, który także działa przy Spółdzielczym Domu Kultury. Wprowadził on wszystkich obecnych w dobry nastrój i stworzył wspaniałą atmosferę. Dziś zabiorę cię w długą podróż. Zgromadzeni goście skosztowali pysznego jubileuszowego tortu. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć ciepłych słów, życzeń, kwiatów oraz podziękowań zarówno dla członków klubu, jak i wspierającej go sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej. Dla nas to wyjątkowe święto, bo wprawdzie seniorów staramy się zainteresować różnymi zajęciami od bardzo wielu lat, ale tutaj ta edycja, że tak powiem, klubu, czyli klub pod samowarem, działający od 10 lat, jest szczególny. Ludzie wykazują się ogromną inicjatywą, na początku same panie, dzisiaj także 5 mężczyzn, powstał także zespół artystyczny, uczestniczą w wielu konkursach, organizują sobie liczne i to bardzo takie huczne spotkania. Cieszę się, że Spółdzielczy Dom Kultury jest miejscem, w którym te osoby mogą się realizować, spotykać, odrzucić smutki, problemy dnia codziennego i spotkać się z ludźmi,
nawzajem rozwijać swoje pasje zdrowia, kolejnych pomysłów, woli spotykania się, woli rozwijania swoich zainteresowań i bycia aktywnym, nieustająco. To są, myślę, najważniejsze rzeczy, które przyniosą im samym dużo radości w życiu. Zaangażowanie członków klubu sprawia, że czują się potrzebni i w aktywny sposób uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Wciąż młodzi duchem seniorzy mają jeszcze wiele pomysłów na kontynuację swojej działalności. Niech żyją nam seniorzy!